Ja mam tutaj problem, teraz nie mogę tego share zrobić znowu. Jesteśmy już live, ale to możemy to zaraz ogarnąć. Już tam. Dobrze. Czyli zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na ósmym śniadaniu turkusowym w Kaliszu. Witam w imieniu wszystkich organizatorów, a mianowicie w imieniu firmy Brewa, w imieniu Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jak również w imieniu własnym. Ja nazywam się Aneta Pisarska i reprezentuję Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu. Witam serdecznie naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aneto. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tym bardziej, tak jak rozmawialiśmy, wiem, że tych zaproszeń jest chyba statystycznie więcej w ostatnim okresie. Także bardzo dziękuję, że dzisiaj jest pan z nami. Witam również wszystkie osoby, które są z nami po raz pierwszy. Bardzo proszę, dajcie znać na czacie, że jest to wasze pierwsze śniadanie turkusowe. Może kilka słów, jaki jest cel, jaki jest sens istnienia śniadań turkusowych. Wskazałabym na takie dwa główne obszary, a mianowicie tworzenie przestrzeni do dzielenia się dobrymi praktykami, do dzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami w obszarze organizacji turkusowych, ale także szerzenie świadomości i budowanie takiej świadomości, że pracę można organizować w taki sposób alternatywny do sposobu, który znamy w zasadzie od zawsze, czyli w sposób hierarchiczny. Spotykamy się w wielu miastach w Polsce, nie tylko w takim dużym mieście, jak tutaj z panem Andrzejem zauważyliśmy w Kaliszu, ale spotykamy się również w, ja mam taką małą ściągę, żeby nie pominąć jakiegoś miasta, bo w wielu miastach już obecnie się spotykamy. W Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Trójmieście, w Cieszynie, w Łodzi, w Poznaniu. I wiemy, że kilka miast chce również dołączyć. Zatem oddaję głos do studia, do pana Andrzeja, który może jeszcze tak chwilkę powiem, przedstawiając właśnie tutaj pana Andrzeja i dzieląc się swoimi refleksjami na temat naszego dzisiejszego gościa. Doktor ekonomii, przedsiębiorca, menadżer, osoba, która doświadczyła wielu sukcesów w życiu, ale też kilku lekcji. Osoba, która stawia głębokie pytania, poszukuje na nie odpowiedzi, która trafnie diagnozuje otaczające nas życie gospodarcze, ale też stawia ważne pytania dotyczące życia. Autor kilku książek, nie tylko na temat organizacji turkusowych, ale także książek, które prezentują podróż w głąb samego siebie. Także bardzo nisko kłaniam się i dziękuję za te pytania dotyczące zarówno sfery biznesowej, ale też życia takiego osobistego. Także przekazuję głos i jestem przekonana, że czeka nas bardzo ważna uczta intelektualna. Dziękuję bardzo, pani Aneto, za miłe wprowadzenie. Teraz ja się zastanawiam, czy mi się to wszystko uda, jak planowaliśmy z panem Patrykiem. Było wszystko fajnie, ale teraz zauważyłem, że coś się zacięło. W razie czego będę musiał improwizować, co będzie wyglądało tak, że będę opowiadał, a państwo nie zobaczycie obrazków, ale tam kolorowych obrazków jest niewiele, także w razie czego to damy radę i w ten normalny sposób. Spróbujmy najpierw, czy nam się uda tak, zrobić. Spróbujmy. To ja tutaj mamy cały ekran, tak, następnie co się dzieje. Widzimy, że się dzieje nic. Jeszcze nic. W tym momencie jest pana ekran udostępniony, tylko pan musi teraz się przełączyć na tą prezentację i ja tą prezentację dodam do streama zaraz. Nie, a teraz pan coś widzi? Tak, teraz widzę, że udostępnia pan nasz ekran. Więc są... Ale nie widzi pan prezentacji, bo ja teraz pokazałem prezentację. I to jest mój problem, bo tu pisze, że udostępnienie idzie i mam do wyboru zatrzymaj udostępnienie albo ukryj. Nie bardzo rozumiem, na czym ta zabawa polega. Ja bym zatrzymał i wybrał, bo w takim razie, bo w tej chwili udostępnia pan i widzimy pana ekran, tylko że widzimy pana ekran w podglądzie, a nie widzimy prezentacji. Jakby pan przełączył okno z Chroma na PowerPointa, wtedy będziemy widzieli
tę prezentację i po prostu tak byśmy ją udostępnili. Jeśli tam... Rozumiem, no, ale teraz właśnie, teraz jest okno PowerPointa i tego Państwo nie widzicie. Tego nie, nie, tego nie dodałem do streama, tylko widzę w podglądzie, że w tej chwili udostępnia Pan okno. Ale sekunda. Jakby Pan mógł to zatrzymać i jeszcze raz tam wybrać coś, bo tam na pewno... Zrobić. Jestem teraz na normalnej rozmowie, którą mieliśmy i teraz też się, co ja mam do wyboru, tu jest you are in the show, share screen i tutaj właściwie nie mam żadnego wyboru, bo ostatnim razem jak to próbowaliśmy, to miałem wybór, a teraz ten wybór mi się skończył niestety, nie mam tego znowu. O, dobra, poczekajmy chwilę, bo tu mają problemy techniczne. Oczywiście. Możliwe, że pan Andrzej musiał po prostu zestartować rozmowę. Ja jeszcze może w tak zwanym międzyczasie powiem o agendzie spotkania. Wspólnie z panem Andrzejem uzgodniliśmy, że spotkanie będzie wyglądało według następującego schematu. Najpierw pan Andrzej przedstawi prezentację, natomiast na wszystkie pytania będzie odpowiadał po zakończeniu prezentacji. Pan Andrzej wrócił? Tak. Ja już jestem, to się samo wyłączyło. Próbuję jeszcze raz tym share i w dalszym ciągu widzę, że nie widzę nic. Czyli mi się to nie chce włączyć. StreamYard cały czas mam do wyboru, ale jak na niego nacisnę, to on mnie wyrzuca z audycji. I teraz nie wiem, co mam robić. Jeżeli co, to ja spróbuję, że po prostu będę opowiadał i będziecie Państwo widzieli mnie zamiast kolorowych obrazków, przy czym kolorowych obrazków tam nie ma, tam jest głównie coś napisane. Jeżeli się Państwo zgadza się, to powiedziałbym, że zróbmy w ten sposób. I jest OK, bo nie wiem, co mam teraz naprawdę robić. Ewentualnie, jeśli jest Pan w stanie mi szybko wysłać mailowo prezentację, to ja ją udostępnię i po prostu będę przeskakiwał. A to tutaj to się skończy bałaganem chyba. Dobra. W ten sposób to nam się nie uda, ale jak mówię, nie no, co bym nie robił, to za każdym razem jest, nie wiem dlaczego, ale to coś my, co zrobiliśmy wcześniej, to się wyłączyło i teraz, sekundę, teraz Państwo mnie widzicie, tak? Tak, widzimy. Okej, to pozostańmy przy tym. Ja mam prezentację. Ta prezentacja jest o tyle, że tak powiem, nieciekawa, że to są głównie myśli rozpisane i dlatego ja mogę je czytać i jednocześnie komentować. Pierwsza strona, szef, którego szukamy, czyli rzecz odpowiedzialności. Zaczynam od cytatu, którym zacząłem właściwie pierwszą książkę, która była jeszcze przed książką Szef, który ma czas, mianowicie Sztuka życia. I tam mówi się o kryzysie, że kryzys pisany po chińsku składa się z dwóch znaków. Pierwszy oznacza zagrożenie, drugi oznacza szansę. Jest to cytat J.F. Kennedy, który kiedyś to powiedział, jakkolwiek się zdania uczonych są podzielone, czy to jest naprawdę jego cytat. Ale faktem jest, że tak należy rozumieć każdy kryzys. Podobnym kryzysem jest i kryzys dzisiejszy, który wszyscy przeżywamy, czyli kryzys związany z koronawirusem. On jest zagrożeniem, a jednocześnie daje dużą szansę coś zmienić w życiu. Dlaczego? Skąd ta szansa? Po prostu pierwszy raz mamy szansę się zatrzymać, zastanowić, pomyśleć. Nie lecimy z rozpędu dalej, bo tak było zawsze. Szukamy innego rozwiązania. Dlaczego ja wtedy o tym mówiłem? Bardzo proste, gdyż po drodze tak się złożyło, że kilka kryzysów jeden za drugim mnie spotkał. Pierwszy był to kryzys menadżera, że straciłem pracę i właściwie było mi bardzo smutno. To znaczy, że straciłem, to nie do końca jest tak, ale sam się zdecydowałem na to po kryzysie rosyjskim, że odchodzę z firmy. Pracowałem wtedy jako szef BMW w Moskwie i BMW zmieniło podejście do rynku i właściwie nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zacząć. Szansą okazało się to, że po raz pierwszy pomyślałem, a może otworzę własną firmę. Inaczej z rozpędu prawdopodobnie po dziś dzień bym tam siedział. I wszystko to doskonale szło.
aż po jakimś czasie okazało się, że znowu winny był pan Jelcyn, mianowicie z dnia na dzień odpuścił rubla, odpuścił go, gdyż długi czas on był wspierany przez rosyjski rząd i praktycznie w przeciągu 3 dni straciłem już wszystko, a było nad czym płakać. Krótko rzecz biorąc, to była następna szansa zastanowić się, co zrobić ze sobą, ze swoim życiem dalej. Czy dalej pozostać w Rosji, która była w pewnym sposób, na pewien sposób ciekawa, czy było ciekawe przeżycie dla mnie mieszkać tam podczas właśnie tej pierestrojki, ale z drugiej strony był to rynek piekielnie niebezpieczny, powiedzmy sobie szczerze. To było wielkie szanse zarobienia wielkich pieniędzy, tylko osobiście znam kilka osób, które niestety już dzisiaj nie żyją albo mają inne kłopoty. Krótko rzecz biorąc, wybrałem szansę, że rozpocząłem robić coś już na terenie Europy Zachodniej, czyli praktycznie w Niemczech. No i trzeci kryzys, o którym później pisałem, to był kryzys prywatny, osobisty, że przez to, że tak się przejąłem swoją rolą, że chciałem odbudować wszystko, co straciłem, a już było za czym płakać, bo mieliśmy ich własną fabrykę, markety budowlane i tak dalej. I założyłem inną firmę, w którą się bardzo zaangażowałem. Pracowałem dosłownie dzień i noc, ale skończyło się to tym, że odbudowałem firmę tyle tylko, że straciłem rodzinę, doszło do rozwodu i tak dalej. I to był moment, kiedy zastanawiałem się nad tym, co jest w życiu ważne, to co pani Aneta tak miło wspomniała, że miałem swoje sukcesy i miałem momenty, które pozwoliły mi głębiej w siebie spojrzeć, zajrzeć. I właśnie wówczas też stwierdziłem, że właściwie, jeżeli szukam dobrego życia, bo się okazało, że ta prosta metoda na dobre życie, jak każdy młody człowiek przede wszystkim to widzi, to znaczy najpierw będę ciężko pracował, później zarobię dużo pieniędzy, zrobię karierę i później będę miał dobre życie. Okazało się, że to wcale tak nie działa. Właściwie te pierwsze elementy wszystkie zaliczyłem, tylko do dobrego życia nie zdążyłem dojść, gdyż byłem ciągle zapracowany i stwierdziłem, że muszę coś zmienić w mojej firmie, jeżeli chodzi o zarządzanie. Stwierdziłem, że nie muszę wszystko zrobić sam, to mogą zrobić inni, tyle tylko, że muszę ich po pierwsze do tego przyzwyczaić, a de facto to nasze słynne, mówię słynne, bo tylko w Polsce znamy słowo turkusowe zarządzanie, cały świat mówi raczej o tym jako new work, nowe zarządzanie. To zarządzanie nie polega na tym, żeby było fajnie, miło i przyjemnie, to polega na tym, że dzielimy się wspólną radością zbudowania czegoś wielkiego, ale jednocześnie dzielimy się odpowiedzialnością i że ktoś musi zechcieć przejąć odpowiedzialność w tej firmie i moje zadanie sprowadzało się do tego, nazwałem to w mojej później pierwszej książce na ten temat szef, który ma czas, ale tu podkreślałem zawsze, że szef, który ma, jeżeli chce mieć czas dla siebie, najpierw musi mieć bardzo dużo czasu dla pracowników. A żeby razem z nimi przejść te pierwsze momenty, które są chyba najważniejsze, zrozumienie, po co my to robimy, a dopiero wówczas jest szansa na to, że inni zechcą, że im się zechce chcieć, jak to się mówi, i wówczas szef może mieć też czas dla siebie. Tutaj napisałem znowu jedną mądrą sentencję, która pochodzi od Konfucjusza, filozofa 1500 lat temu. On to napisał, nieprawda, przeliczyłem się, 2500, to jest 500 rok praktycznie przed naszą erą. Konfucjusz napisał coś takiego. Człowiek ma 3 drogi, by działać mądrze. Pierwsza przez rozmyślanie, to najszlachetniejsza droga. Druga przez naśladowanie, to ta najłatwiejsza. Trzecia droga przez doświadczenie jest drogą najbardziej uciążliwą. Ale z drugiej strony jest to droga chyba, która prowadzi nas najdalej. I teraz przechodzimy do następnego. Ja teraz tu jak w jakimś ciemnym kinie opowiadam Państwu, co ja widzę na ekranie. Mianowicie widzimy na ekranie 3 okładki książek. Każda w innym kolorze. Turkusowa, szef, który ma czas. Żółta, szef, który myśli. I biała, szef, którego szukamy. One w jakimś sensie przedstawiają właśnie te 3 drogi do dobrego, słusznego życia, ale też i
do słusznego zarządzania. Do pierwszej doszedłem sam na zasadzie tych moich rozmyślań, czego to ja chcę. Później przyszedł okres, kiedy zainteresowałem się, okazało się, że to, co ja sobie wymyśliłem, wcale nie jest aż takie oryginalne, że inni już dawno temu też próbowali właśnie zaangażować innych do pracy, do wspólnej pracy, która daje frajdę, daje zadowolenie wszystkim, a jednocześnie przekazuje odpowiedzialność na wiele ramion. Tam coś furczy, nie wiem co to jest, ale chyba tak trzeba. Druga, szef, który myśli, właśnie symbolizuje też to, że po zapoznaniu się z tym zacząłem naśladować, przejmować niektóre techniki, niektóre metody, które inni wymyślili. Między innymi przeczytałem oczywiście książkę Fryderyka Laloux, w której on niektóre sprawy opisuje, inne książki Ricardo Semlera na temat firmy Semco. Stamtąd przyjąłem niektóre elementy i stwierdziłem w pewnym momencie, że się z tym wszystkim zagubiłem, że tego się robi, że to się robi troszeczkę mało przejrzyste. I stąd książka Szef, który myśli. To znaczy, podszedłem do tego w ten sposób, zgodnie z radą, nazwałbym taka właściwie, to jest jego myśl z teorii zarządzania, przepraszam bardzo, nie zarządzania, tylko to jest realizm krytyczny, to jest kierunek, który przedstawia Karl Popper, który mówi, ażebyśmy nie szukali dla swoich przeświadczeń, potwierdzenia, raczej szli w kierunku możliwości falsyfikacji. Falsyfikacji na zasadzie obalenia teorii, która się nam tak bardzo podoba. Jeżeli się okaże, że są słabe punkty, w te punkty wchodzić coraz głębiej, rozpatrywać, co to nie działa, nie dać się oczarować jedną myślą i poszukiwać tylko potwierdzenia. I trzecia książka, Szef, którego szukamy, oparta jest na doświadczeniu. Na doświadczeniu, to znaczy 2 lata temu sprzedałem swoją firmę. To był akurat okres, kiedy podchodziłem pod tak zwany wiek emerytalny i stwierdziłem, że chyba to będzie dobry moment na decyzję, co dalej z moją firmą. I to był bardzo trudny moment, opisuję to też w książce, podjęcia decyzji, co ja właściwie mam zrobić. Firma działała i po dziś dzień działa bardzo dobrze. Właściwie ludzie w tym czasie nauczyli się, robili to też chętnie, pracować samodzielnie. Ja w tej firmie byłem mniej więcej tydzień w miesiącu, resztę miałem powiedzmy dla siebie, nazwijmy to tak, między innymi napisanie jakiejś książki czy jakieś wykłady. I zasadniczo rozsądnym rozwiązaniem, które każdy by oczekiwał, którego każdy by oczekiwał, było to, ażebym przyszedł na przykład do rady nadzorczej i niech firma działa tak jak dotychczas. I właśnie ta książka jest analizą tego, dlaczego tak się nie stało, dlaczego poszedłem na inny krok, mianowicie sprzedałem firmę 2 młodym ludziom, oni byli około 40 mniej więcej w tym czasie, kiedy ja zdecydowałem się, jeszcze oni są krótko przed 40. Jak ja odszedłem od BMW, podobnie i oni są w tym samym wieku. Chcą zrobić coś dobrego, rozwijać firmę, byli zachwyceni tym, co my tam zrobiliśmy, naszą metodą. I dlaczego to właśnie zrobiłem? To jest główna treść tej książki. Pierwsze pytanie, czy ich zdradziłem? Uważam, że nie, ale żeby dzisiaj nam na pewno nie wystarczy czasu, a przynajmniej te 40 minut, w którym chciałem coś Państwu opowiedzieć, żeby to wszystko omówić, ale co jest istotne w tym, że to jest pierwsza historia opowiedziana do końca. Wydawnictwo to ładnie opisało we wstępie do książki, że praktycznie to jest ewenement na skalę
światową, że po raz pierwszy ktoś, kto prowadził taką firmę, nazwijmy ją właśnie turkusową, czyli opartą na współodpowiedzialności i samozarządzaniu, po zamknięciu, po odejściu, opisał swoje wrażenia z tego. Jest bardzo wiele znanych przykładów, czy to jest firma Semco, w którym Semler pisał wspaniałą książkę na ten temat, jako pierwsza Maverick jest jego znana książka, później następna była, ale po odejściu z firmy on nie podsumował już tego dalej. Tak samo znajdziecie Państwo w książce wiele innych przykładów. To jest firma Steyr, który doskonale prowadził swoją firmę, później odszedł. Także samo Zappos. Każdy, kto się interesuje samozarządzaniem, wie o tym, że w Zappos wprowadzono Holacracy i później nagle Thomas Ye odszedł od tej firmy. Niestety w rezultacie tak się złożyło, że on już nie żyje, to był tragiczny wypadek, ale żadne samobójstwo, nic tego typu, po prostu to był tragiczny wypadek. Ale faktem jest, że żaden z nich nie opowiedział tego, dlaczego to zrobił, jakie były przyczyny odejścia od firmy. I stąd wydaje mi się, że ta książka jest ciekawa, a że jesteśmy w stanie i czytelnik przeanalizować bardzo krytycznie wszystkie elementy związane z zarządzaniem opartym na, ja bym to nazwał, bo obawiam się tego słowa właśnie turkusu, gdyż on zbyt mało mówi, to jest samozarządzanie oparte na współodpowiedzialności. Ale z drugiej strony książkę należy traktować też inaczej. Teraz u mnie na ekranie mam taki ładny obrazek biura pełnego ludzi, którzy są zajęci pracą, a w środku tego właśnie biura stoi słoń, wielki, wielki słoń. I nikt go nie widzi, nikt go nie zauważa. Gdzieś właśnie coś takiego znalazłem z dopiskiem, coś, gdzie jest napisane, że słonie nie są zbyt dobre w ukrywaniu. Dlaczego inni go nie widzą? Bo jeżeli ja go widzę, to inni powinni go przecież też widzieć. I to jest właśnie metafora do tego, że chciałbym porozmawiać o idealizacji modelu samozarządzania. To znaczy, z kimkolwiek nie rozmawiam, kto naprawdę się bardzo angażuje w ten model, większość tych osób uważa, że to działa, że to jest wspaniałe. I dodam od razu, żebyście Państwo nie myśleli, że jestem przeciwnikiem tego, ja też uważam, że to działa, ale pod pewnymi, czy też pod pewnym warunkiem, a tych warunków jest stosunkowo dużo, że to nie jest tak, że włączymy to, jak niektórzy śmiesznie to nazywają, przynajmniej dla mnie to jest śmieszne, wdrożymy samozarządzanie. To nic nie oznacza, włączyć można światło, ale nie samozarządzanie. To jest dużo, dużo więcej z tym związanych i mówić o tym, że to idealnie działa, jest, jeśli nie kłamstwem, to przynajmniej z mojej strony bzdurą, jeżeli nie uwzględnimy wszystkich koniecznych do tego warunków. I o tych warunkach chciałbym poopowiadać. Z jednym z nich, który jest bardzo ważny, trudno mi będzie może Państwu teraz tak na szybko o nim opowiedzieć, to będzie kompleksowość stosunków międzyludzkich. Ludzie są różni, o tym wiemy dokładnie wszyscy i przez to ta cała historia jest bardzo, bardzo kompleksowa, ale po kolei. Punkt pierwszy. Odpowiedzialność versus frajda. Bardzo często się słyszy o tym, że praca musi dawać nam wielką frajdę. Niedawno dwóch młodych Holendrów napisało fajną książkę, nazwali się rebeliantami i podtytuł brzmi mniej więcej tak, przepraszam, jeżeli coś przekręcę, żeby praca była frajdą. I tutaj uważam, że to jest bardzo niebezpieczna zabawa, przedstawiając to w ten sposób. Po pierwsze, ci dwaj młodzi ludzie nie mają żadnego doświadczenia w pracy. Jeden z nich chyba pracował 2 lata i odszedł od pracy, drugi, nie wiem, bodajże na uniwersytecie doktorat robi teraz, nie wiem, czy w ogóle pracował. Znudzili się przynajmniej tą pracą po 2 latach, stwierdzili, że to nie robi żadnej frajdy i rozpoczęli praktycznie działalność gospodarczą przez to, że jeżdżą po świecie, widocznie ich na to stać,
robią spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy prowadzą ciekawe firmy i prezentują to w formie takiej, że praca może być frajdą. Z tym mam wielki problem. Gdyż przedstawiając to tak, możemy dojść do sytuacji, że większość z czytelników będzie oczekiwało pracy, która daje frajdę, inaczej się zwalniają. Ale sama praca nigdy nie może być frajdą. Najfajniejsze zawody. Można być aktorem i się okazuje, że to jest cholernie ciężka, nudna robota. Nie wiem, siedzą gdzieś tam w lesie, zimno, mokro i to wcale frajdy nie daje. Także samo kosmonauta, to też może być fajna zabawa, ale jak ktoś powie kosmonaucie, że to jest wielka frajda, to się uśmieje. Ważne jest, co ta praca daje, jaki ona ma sens. I kwestia odpowiedzialności. W podtytule mojej książki podkreślam sobie odpowiedzialność, a nie frajda. Na to chciałbym zwrócić uwagę od samego początku. I książka analizuje kwestię właściwie stosunkowo jasną. Czy możliwy jest stabilny i trwały sukces takiej samozarządzającej się organizacji? A jeżeli to jest możliwe, to od czego to zależy? Jakie muszą być warunki do tego spełnione, żeby taka firma działała? Podkreślam, że ja przez dłuższy już czas bywałem stosunkowo rzadko w firmie. Oczywiście miałem też kontakt telefoniczny, ale to nie było to. I zauważyłem, stąd też doszedłem do tych wniosków, które później potwierdziłem przez moje, nazwijmy to, badania, bo w książce pokazuję wiele przykładów potwierdzających moje przemyślenia, że taki sukces jest możliwy, ale on jest bardzo trudny do realizacji. I na to chciałbym zwrócić uwagę. To w pewien sposób może niektórych z Państwa rozczaruje, jeżeli się oczekuje tego, że to jest piękna sprawa i to musi działać, to na samym początku już mówię, wiem, wkładam w kij mrowisko, w końcu jestem w gnieździe specjalistów do spraw turkusu, to nie zawsze działa, a jeśli działa, jest to naprawdę trudne do organizacji. Teraz po kolei starałbym się przez to przejść. Mianowicie, jeżeli mówimy o tym nowym stylu zarządzania, New Work, zwykle słyszę się o tym, że należy znieść autokrację, pozbyć się hierarchii, dać ludziom prawo do podejmowania decyzji, robić błędy i to będzie działało. Do tego się podpieramy książką na przykład Lalu, który to w piękny sposób opisuje. Nie pisze nigdzie o tym, że to ma za sobą jakieś ciągnie niebezpieczeństwo. Właściwie wszystko przedstawia tylko w różowych kolorach i to fascynuje, to przekonuje. Nie dziwię się, jeżeli ma się lat 20, 30, 40, że to może kogoś zafascynować, że ja też tak chcę, tak o takiej pracy marzyłem, ale to w ten sposób nie działa, bo w tych książkach, o których mówimy, czy też w bardzo wielu wystąpieniach nie ma mowy o właściwie, ale jeżeli jest, tego się nie odczuwa, to nie jest podkreślane, o odpowiedzialności. Bo jeżeli szef oddaje odpowiedzialność ludziom, to on musi być pewny, że ktoś jest gotów tę odpowiedzialność przejąć. To nie jest, że szef porzucił firmę i to wszystko działa. On przekazuje odpowiedzialność i ktoś tę odpowiedzialność musi wziąć na siebie. Profesor Blikle bardzo często posługuje się przykładem, który, przyznam, bardzo mi się podoba. Mianowicie on mówi o odpowiedzialności moralnej, mówi o honorze. Jako przykład podaję często pana Wołodyjowskiego, którego książem mówi, że honorem mi waść za to odpowiadasz. I pan Wołodyjowski był gotów oddać głowę, to było mu ważniejsze od pieniędzy i od wszystkich włości, które by dostał za swoje czyny, ale jak wielu mamy takich tych Wołodyjowskich na co dzień do wyboru. Jeżeli już pozostaniemy przy Sienkiewiczu, przypomnijmy sobie Zagłobę. To właściwie cwania, krzuja, krętacz, ale osoba bardzo sympatyczna,
I takich ludzi też mamy w firmie. Nie zapominajmy o jednym, że to nie są wyselekcjonowani ludzie z zebrania śniadania turkusowego. To są ludzie, których zastaliśmy w firmie, którzy przyszli po prostu, bo szukali pracy. Niektórzy szukali po prostu roboty, niektórzy szukali ciekawej pracy. Oni się tam po prostu znaleźli i bez cudzysłowia, oni muszą ze sobą współpracować. I nie każdy z nich jest taki jak pan Wołodyjowski, że on honorem gwarantuje, że będzie dbał o interesy firmy. I to jest dla mnie bardzo istotne, żeby nie poddać się tej ideologii, że wierzymy w tę jakąś tam teorię, nazwijmy tego, że ludzie są dobrzy i ludzie zawsze byli dobrzy i zawsze będą dobrzy. Inni twierdzą wręcz przeciwnie, że ludzie są źli, pazerni i tylko można ich pieniędzmi sterować. Każda z tych ideologii ma swoich zwolenników, ale każdą z nich można podważyć. I to jest bardzo istotne, że ideologia nie może zastąpić nam zdrowego myślenia. I oto tutaj jako przykład mogę podać, że profesor ksiądz Michał Heller, ksiądz, ale filozof, podczas jednego z wywiadów z okazji 85. swojej rocznicy życia podał, że religia może być niebezpieczna, prowadzi do złych wywodów, jeżeli ona zastępuje rozum. Można wierzyć, ale jednak myślenia nie możemy zastąpić jakimiś ideałami. To jest po prostu niebezpieczne. I dalej mówię tutaj o faktach, naukowych faktach, które uważam za bardzo istotne do przyjęcia dla obu stron, jeśli można tak podzielić dwa obozy, turkusowi i antyturkusowi czy nieturkusowi. Nie możemy trzymać się tylko jakichś przekonań, bo tak zawsze było, bo moja babcia też tak mówiła i mój dziadek zawsze mówił, że ludzie muszą się mnie bać, a mnie nie muszą wcale kochać. Wszystko to jest bzdura. Także samo niemądrym podejściem jest zakochanie się w jednej teorii i trzymanie się tego, co powiedział Lalu, Wilber czy Graves i inni. W tej książce właśnie staram się poszukać tego, co jest neutralne. A prawda jest właściwie neutralna. I tu nie chodzi właśnie o to, żebyśmy się oparli tylko na przykład na humanistyczne podejście. Bo nie, w rezultacie niektórzy z tego to łączą albo też mylą z podejściem humanitarnym. A człowiek ma potrzebę tego, ażeby samodzielnie myślał, żeby przejmował, chciał przejąć odpowiedzialność, on musi mieć szansę samorozwoju, a nie znaleźć ciepłe gniazdko, w którym będzie mu dobrze i to uważa za, nazwijmy to, turkusowe. I w mojej książce podszedłem do tego, że te warunki, które są niezbędne do tego, żeby taka organizacja działała, analizowałem z punktu widzenia następujących kryteriów. Pierwsze to jest humanistyczne podejście. Drugie to jest postawa oparta na sensie. Purpose-driven organizations, na pewno Państwo słyszeli. I zarządzanie bazujące na rzetelnej wiedzy naukowej, nie na tym, co mi leży, z jakim podejściem jest mi najbardziej, że tak powiem, po drodze, tylko rzetelnej wiedzy naukowej. I ostatni punkt, który uważam za niezwykle ważny, to jest teoria złożoności. Complexity theory, podkreślam to complexity, to jest po angielsku, ale to oznacza to samo co złożoność, a jednak w jakimś sensie jest nam bliższe, bo chodzi o kompleksowość. Do tego jeszcze dojdziemy. Sama postawa humanistyczna, jest wiele przykładów. Każdy z tych podejść podpieram przykładami, które działają mniej lub lepiej lub gorzej, powiedzmy to tak. Podstawowe założenia psychologii humanistycznej mówią jasno, relacje międzyludzkie są kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Każdy się z tym zgodzi. Bazą sukcesu ekonomicznego jest doceniająca i motywująca kultura korporacyjna. Zgoda.
Każde ludzkie zachowanie ma z założenia pozytywny zamiar. Twierdzi między innymi Lalu, ale ja tu się opieram na książkach napisanych przez Klimakowicz, Pearson, Dixmaya z Cambridge University z roku 2009. I wszyscy ludzie w konkretnej sytuacji dla dobra wspólnoty dają z siebie wszystko, co jest w ich mocy. I na tym polega wyjście, punkt założenia do działania zespołowego opartego na humanistycznej postawie. Można tak do tego podejść. Pokazuję przykłady z pełną analizą tych przykładów, że to niestety, ale nie działa. Nie mówię, że to jest błędne. Mówię, że tylko takie podejście nie działa. Są jeszcze inne warunki, do których dojdziemy i co najistotniejsze, wszystkie te warunki razem muszą być spełnione, żeby to zadziałało, bo samo humanistyczne podejście oznacza, że właściwie odbieramy ludziom ich wolność. Oni stają się w naszych rękach rekwizytem, marionetką. My przejmujemy odpowiedzialność. Nie oni. Wychodzi z tego po prostu humanitarne podejście do ludzi. Niektórym to się podoba. Ale to na pewno nie ma nic wspólnego z samozarządzaniem, bo tam brakuje przejścia właśnie w kierunku przejęcia odpowiedzialności. Znanym przykładem, na pewno Państwo coś o tym może słyszeli, z amerykańskiej Navy. Często się pokazuje, powiedzmy, kapitana Abrashov, który napisał książkę It's Your Ship. To jest twój statek, powiedzmy to w ten sposób. I jest kapitan Market, również znana osoba, czyli osoby wyposażone w de facto absolutną władzę na statku. Kapitan na statku jest Bogiem. Jemu nikt nie może się sprzeciwić. Na czym polega jego dobre, humanistyczne, turkusowe, bo też ich się zalicza do turkusowych, zarządzanie? Polega na tym, że po ludzku rozmawia z ludźmi, że nie traktuje ich z góry, i na tej zasadzie ta organizacja ma działać. Ale zauważcie Państwo, że ja cały czas opieram się o jedno. My mówimy o tym, kiedy organizacja taka ma szansę na trwały sukces. Bo co będzie, jeżeli ten kapitan ze statku odejdzie? W wojsku tak jest, że raptem kapitan dostaje po roku czy po dwóch zlecenie i musi iść na drugi statek. Ja uważam, że po nim pozostaną tylko dobre wspomnienia i fajna książka, bo każdy z tych kapitanów napisał fajną książkę o tym, jak to się sprawdza. Zgoda, to się sprawdza, dopóki on tam był. Wówczas jego pomocnicy, czytaj oficerowie, jako przyzwoici i dobrzy żołnierze wykonywali jego rozkazy. I prawdopodobnie też stali się, biorę to teraz w cudzysłów, turkusowi. Ale czy to wystarczy? Bo jeżeli on odejdzie, czy on naprawdę zaraził wszystkich tych ludzi tym podejściem? W wielu przypadkach okazuje się, że nie. I ja pokazuję te przykłady właśnie w książce, że samo humanistyczne podejście, tu akcentuję to, żeby nie został źle zrozumiany, jest niewystarczające, ażeby firma działała. Drugim elementem to jest sens, purpose. Misja, wizja, nazwijmy to jak chcemy. Na ten temat mam pewne przemyślenia, pewien problem nawet z tym pojęciem misji. Przypadkowo teraz tak a propos misji, chyba wczoraj w telewizji mówili, Warner Bros. Łączy się z Discovery i ich misją jest osiągnięcie statusu lidera na rynku informatyczno-rozrywkowym. Wspaniale, ale to jest chyba fajne dla szefa firmy, dla udziałowców, ale ten kamerzysta, który stoi z kamerą, czy on widzi w tym jakiś sens, że i ta firma staje się liderem? Sens działa wtedy, kiedy on nie jest tylko narzucony, że tak powiem, odgórnie i napisany, że tak powiem, ładnymi literami nawet w holu głównym firmy, tylko to spojrzenie, które jest akceptowane
przestrzegane i zbieżne z wartościami ludzi, którzy tam pracują. Inaczej nie jesteśmy w stanie tego określić, a to jest bardzo trudnym zadaniem. W mojej firmie sensem tym było powiedzenie dobre życie dla wszystkich. I to działało. Przez dłuższy czas to działało. Z czasem zauważyłem, że to straciło też na swojej sile. I pokazuję dużo przykładów na tym, jak niektóre pojęcie sensu przedstawiane jest w różnych firmach i w jaki sposób ono jest de facto realizowane. Dla przykładu W.L. Gore, Państwo myślę słyszeliście o Gore-Tex, wielka firma, 10 tysięcy pracowników zatrudnia, także to nie jest malutka firma, bo się często mówi, że firmy samozarządzające się to zwykle małe firmki. To jest nieprawda. Ich hasło, ja bym to raczej nazwał motto, to co, w czym widzę sens. Jaki jest sens właśnie i cel naszego przedsiębiorstwa? To Bill L. Gore w latach 50. zeszłego wieku nazwał to w ten sposób. Po angielsku to brzmi nieistotne. Zarabiać i mieć przy tym frajdę. To było jego określenie dla wspólnego sensu działania całej grupy ludzi. I po dziś dzień ta firma działa pod tym hasłem. Zarabiać i mieć przy tym frajdę. Właściwie to jest praktycznie to samo, co w moim przypadku dobre życie, bo dobre życie nie polega tylko na tym, żebyśmy się uśmiechali, to także polega na tym, że ludzie muszą godnie zarabiać. I to jest praktycznie to samo, tylko jedno, bardziej jednoznacznie może wyrażone. Czy to ma w sobie wątek humanistyczny? Ja uważam, że tak. Bo to jest wolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność. Ci ludzie przychodzą do pracy, żeby dobrze zarabiać w dobrej atmosferze, wzajemnym szacunku i zaufaniu. Radość spełniania się i właśnie dążenie do dobrego życia. I to jest bardzo, bardzo istotne. Co teraz właśnie chciałbym Państwu powiedzieć, że tym sensem, który wyzwala w ludziach zaangażowanie, odpowiedzialność, może być praktycznie wszystko. Możemy umówić się na budowę lepszego świata. Pomoc potrzebującym. Najlepszy przykład, wspominam o tym też w książce, świąteczna orkiestra Jerzego Owsiaka. Oni mają cel pomagania innym. Oni na tym nie zarabiają i to działa, czyli mogą być to społecznie uznane cele, ale mogą być to także cele bardzo przyziemne. Takie cele jak właśnie dominacja rynku, jak to, co powiedziałem Państwu na początku, Warner Brothers, że oni mają zupełnie inne, oni chcą zdominować rynek, chcą być najlepsi. Chcą dobrze zarabiać. Dla niektórych firm zakłada się firmę po to, żeby zarabiać możliwie dużo, żeby praca była wynagradzana. I to jest właśnie bardzo istotne, żebyśmy to zrozumieli, że to wcale nie oznacza, że odchodzimy od zasad humanistycznych. My to robimy wspólnie ze wszystkimi. I ten cel musi być przez innych zrozumiany. Cóż z tego, jeżeli ogłosimy, że nasza firma będzie teraz produkowała, nie wiem, torebki z folii torebki z papierowe zamiast torebek foliowych. Czy ludzie będą chętnie przychodzili do tej pracy? To zależy, bo każdy taki sens ma swoje dwa wymiary. Jeden jest racjonalny. Idą do pracy, bo jest fajna robota, dobrze tam płacą, niedaleko jest do firmy. I właściwie to ma sens. Ja tam chcę pracować. Ale jeżeli do tego jeszcze dojdzie element, że robimy coś dobrego, pomagamy, zmieniamy świat, jeszcze bardziej to potwierdza, bo to już ten drugi element, to jest ten element emocjonalny. Jeżeli one oba się ze sobą połączą, to działa. I także sama kwestia, powiedzmy, ta Boots.org, ta organizacja w Holandii, która zatrudnia w międzyczasie nie chcę teraz przekłamać, ale przynajmniej 5 tysięcy pielęgniarek. Jej szef założył to
rezygnując z dobrze płatnej, z bardzo dobrze płatnej pracy w korporacji i chciał zrobić coś wielkiego. On się nie musi tego wstydzić, że on dobrze pieniądze, że dobre pieniądze zarabia. Ludzie mają w tym frajdę, ludzie dobrze zarabiają, on też dobrze zarabia i stworzył coś, czego nigdy nie było. I ten element właśnie, że ludzie chcą stworzyć coś ciekawego, wielkiego, przy czym niektórzy nazywają po prostu chce zarabiać dużo pieniędzy. To nie jest niczym tragicznym, to może też być elementem, który doprowadzi nas do tego, że będziemy pracowali wspólnie dla jednego celu, jeżeli innym udostępnimy to samo podejście, które oni też zaakceptują. Teraz kwestia, którą podkreśliłem, że to podejście musi być oparte na nauce, nie na przekonaniach, na ideologii. Teorie, czy one są filozoficzne, czy one są ekonomiczne, pozostają zawsze teoriami, gdyż one bardzo rzadko są udowodnione. I dla przykładu ta teoria heliocentryczna Kopernika, że Ziemia kręci się wokół Słońca, to był wielki przewrót w głowach. Ale to nie zmieniło tego, że Ziemia czy Słońce zaczęły się inaczej kręcić. A tu się często okazuje, że taka teoria, jeżeli zostanie tak zrozumiana i zaakceptowana, może zmienić zupełnie podejście nasze do zarządzania ludźmi, czyli zmienić wpływ na to, jak ta firma będzie działała. I takie teorie ekonomiczne, one nie tylko opisują tą rzeczywistość, one je po prostu zmieniają. Jeżeli ktoś wychodzi z zasady Hobbesa, że ludzie działają tylko i wyłącznie egoistycznie, chcą tylko pomnażać swój kapitał, to wystarczy im w miarę dobrze płacić i można bić ich batem, oni i tak dalej będą pracowali, bo one mają tylko to podejście. I to właśnie jest podejście oparte na jakiejś teorii, nie chcę tego nazwać ideałem, bo to nie jest ideał, ale wszystkie teorie związane z powiedzmy Spiral Dynamics, czy to, co Lalu napisał w swojej książce, to są teorie naukowe, ale one nie są samą nauką. Nauka w tym przypadku powinniśmy się oprzeć na tym, co pokazuje, że to działa. I ja uważam, że elementem, który powinien przekonać wielu, także samo sceptyków, bo to jest fakt oparty na dowodach, że łatwiej jest osiągnąć efektywność, zaangażowanie, chęć ludzi do pracy, przejęcia też odpowiedzialności, jeżeli będziemy traktowali ich z szacunkiem i zaufaniem. To są fakty. Na tych faktach powinniśmy się opierać, a nie na tym, że Lalu napisał bardzo ciekawą książkę, która mi leży. Wszystko fajnie, tylko że to, że ona się komuś podoba, nie oznacza, że to będzie działało. Bo tutaj dochodzimy teraz, z tego co widzę, brakuje nam czasu. Pani Aneto, jak wyglądamy z czasem? Ile mogę jeszcze opowiadać? Panie Andrzeju, w zasadzie czas nam się powoli wyczerpuje, chociaż tych pytań nie jest bardzo dużo. Także proszę dokończyć myśl. Tak? Dobrze, to ja spróbuję jeszcze tutaj troszeczkę opowiedzieć, bo bardzo to jest dla mnie interesujące podstawy teorii złożoności. Complexity theory. Przeczytam Państwu definicję szaleństwa, pod którą podpisał się Albert Einstein. Było, nie było, osoba bardzo, bardzo mądra, inteligentna, właściwie symbol inteligencji. Jego definicja szaleństwa brzmi tak: powtarzać ciągle ten sam eksperyment i za każdym razem oczekiwać innych rezultatów, to jest właśnie szaleństwo. I z tego wynika, że Albert Einstein nie znał teorii kompleksowości. Gdyż na tym to polega, że zasadniczo jest to teoria, która ma główne zastosowanie w matematyce i fizyce i szuka w chaotycznych systemach jakiegoś porządku. Obserwuje tego, ale w przypadku ekonomii ona zajmuje się badaniem stosunków między jednostkami,
znajdującymi się w swobodnej interakcji oraz wpływu losowych czynników pośredniczących. I zauważcie Państwo, jak to jest istotne w tym przypadku. Chodzi o swobodną interakcję jednostek współpracujących. To są ludzie w systemach samozarządzających się. Na tym to właśnie dokładnie polega, że oni są w swobodnej interakcji. I co z tego wynika? Wynika z tego, że te jednostki potrafią zachować się w sposób nieprzewidywalny, po pierwsze, ale mamy do czynienia ze zjawiskami emergentnymi. Emergo znaczy wynurzam się, czyli które wyłaniają się tylko dzięki temu, że te jednostki pracują jakoby w chaosie. One tworzą zupełnie nowe formy zachowania, których nie znajdziemy w samych jednostkach pojedynczych, indywidualnych, na zasadzie takiej, że mrówka nigdy sama kopca nie zrobi, ani termitu. Przykładów jest na ten temat wiele, na przykład w jakimś programie bardzo jak oni się nazywają, no jeden z tych programów, które pokazują naturę. Widziałem przykład, jak się zachowują szpaki w grupie. Poszczególne szpaki są doskonałym pożywieniem dla jastrzębi, ale okazuje się, że jeżeli one pracują w grupie, te szpaki, one są w stanie uratować się, gdyż jastrząb nie idzie z otwartą paszczą, tak jak to widzimy na przykładach powiedzmy wielorybów, co wpadnie to jego. On wyszukuje poszczególną, konkretną jednostkę. Jeżeli one jako wielka grupa wirują, on nie jest w stanie się skoncentrować, ale dalej te szpaki potrafią tak okrążyć jastrzębia, że on nie jest w stanie rozpostrzeć skrzydeł i de facto spada. Czyli mamy do czynienia z zjawiskami emergentnymi, które pojedyncze jednostki zorganizowane hierarchicznie nie są w stanie osiągnąć. I to jest ta różnica, że system skomplikowany to jest taki, który jest trudny do zrozumienia, ale przewidywalny. A system kompleksowy, na tym polega złożoność, to jest kompleksowość, to jest system, gdzie nie wiemy, jaki będzie końcowy rezultat zachowania się tych ludzi. Najlepszy przykład na to jest, jak się zachowa grupa gapiów patrzących na palący się dom. W rezultacie się okaże, że oni mogą tak z otwartą japą stać przez cały wieczór i dziwić się, jak mocno płonie, albo ktoś zakrzyknie. To jest właśnie ten czynnik wpływający na zachowanie się. Skrzykną się, jeden pójdzie po wodę, drugi będzie pomagał wyprowadzać te osoby płonące, które są w domu. Ktoś inny będzie organizował straż pożarną, żeby przyjechał i tak dalej, i tak dalej. To jest zawsze nieprzewidywalne i to jest bardzo ważny element w związku z budowaniem firmy samozarządzającej, że wynik podjętych działań nie jest jednoznacznie przewidywalny. Nie chcę już teraz opowiadać na temat tego, ale faktem jest, że teoria organizacji i zarządzania jest bardzo blisko związana z teorią złożoności. Jeżeli kogoś to interesuje, polecam, doskonała książka profesora Praszkiera, o której piszę w mojej książce, Empowering Leadership, gdzie on pokazuje na naukowy sposób, w jaki sposób to działa. I okazuje się, że to właśnie, że podobne działania nie zawsze prowadzą do takich samych wyników. Ale bardzo istotne jest to, żeby z tego chaosu powstał ład. I tutaj przechodzę właściwie do sedna sprawy, na czym polegała moja praca w mojej firmie. Ja często powtarzam, że ja tam nie pracowałem, gdyż bezpośrednio nie byłem już zaangażowany, ale moje zadanie było to, ażeby z chaosu tworzył się ład. To znaczy, mieliśmy swobodne interakcje pomiędzy poszczególnymi jednostkami bez żadnej odgórnej kontroli. Moim zadaniem była budowa mostów między sieciami społecznymi, pomiędzy grupami, pomiędzy oddziałami, to co słynne silosy. Zadanie szefa jest takie, żeby właśnie połączyć to.
ograniczenie własnego mojego ego. Dalej, pętle sprzężenia zwrotnego, połączenie góra-dół, to znaczy jeżeli ktoś w magazynie miał jakiś pomysł, to ja byłem pierwszy, który opowiadał kolegom o tym, co oni tam wymyślili i jak możemy to razem teraz przemienić. Bardzo, bardzo istotny wpływ jest wpływ na atraktory negatywne i pozytywne. W każdej sytuacji, przy każdej zmianie mamy ludzi, którzy te zmiany hamują. To są atraktorzy. Attract od angielskiego przyciągać. Oni przyciągają uwagę wielu ludzi i że właściwie to jest wszystko bzdura, to i tak nie będzie działało, choć ja wam udowodnię. I tutaj zadaniem szefa jest właśnie lustracja tego, patrzenie, co się dzieje w tej firmie, wpływ na te atraktory, rozmowy z ludźmi, którzy nie są zadowoleni i szukanie przede wszystkim multiplikatorów, ludzi, którzy oprócz mnie także samo się tym zajmą. Zadaniem właśnie szefa, tego lidera, empowering leader, który ma wpływ na to, umożliwia rozwój organizacji, to jest rozwój tych transmiterów, dbanie o humanistyczną postawę, szacunek do ludzi, zaufanie, uświadamianie sensu działań, rozmowy na ten temat, co jest nie tak, dlaczego to nie działa. I tu sprawdza się to, że w sytuacji, którą mamy dzisiaj, tej pandemii, w mojej firmie, obecnie już nie jest ona moja, ale to działa bardzo dobrze. Oni doskonale przeszli przez to, gdyż istnieje najwyraźniej ten kredyt zaufania, który pozostał. I przykładów, które są bardzo głęboko analizowane z punktu widzenia tych wszystkich kryteriów. Wystawiłem tam bardzo dużo, pokazałem przykłady, gdzie to nie zadziałało, gdzie firmy albo się rozwaliły w drobny mak, albo przejęły władzę, nazwijmy to tak, ci negatywne atraktory, czyli de facto firma znowu wróciła do systemu hierarchicznego, dalej się rozwijała. Firmę W.L. Gore prowadzi to, ale na bardzo interesującej zasadzie, mianowicie poprzez selekcję. Tylko wybrane osoby tam pracują. Muszą przejść długą selekcję, proces asocjacji, asymilacji z grupą, nauczenie się zasad. I firma Hire, która moim zdaniem zrobiła rewelacyjne podejście, które doskonale działa. I teraz nie chcę już nudzić wnioskami, ale przejdę teraz do tego wnioski ogólne, że samozarządzanie działa tylko wtedy, jeśli empowering leader, czyli osoba, która dba o to, ażeby wszystkie te warunki zostały zachowane, jest obecny i silnie w to zaangażowany, także samo poszukiwaniem multiplikatorów, ludzi, którzy przejmują razem z nim tą rolę. Ważne, iskra samozarządzania, poetycko starałem się to napisać, wzniecona przez inicjatora, często nie wskrzesza jednak trwałego płomienia. I to nie jest niczym dziwnym. Dlaczego? Wróć do rozdziału o teorii złożoności. Po prostu w takich systemach bywa, że brakuje tam tych konkretnych ludzi, którzy zaskoczą, którzy przejmą tę odpowiedzialność. I teraz ostatnie zdania właściwie, co ja z tego zrozumiałem, jakie błędy popełniłem. Główny błąd, który popełniłem, było to, że ja wpadłem na ten pomysł właściwie dużo, dużo za późno. Ja w tym czasie miałem już bodajże 58 lat i dałem sobie i całej grupie zbyt mało czasu na to, ażeby to wszystko się utrząsło w naturalny sposób, ażeby wyłonił się porządek, ażeby wyłonili się ci ludzie, którzy zechcieliby przejąć po mnie tę pałeczkę i żeby to było wyraźnie widoczne. Wszyscy pracowali, tak jak mówiłem, na tym statku, gdzie kapitan powiedział, od dzisiaj jesteśmy turkusowi. Wszyscy uderzyli w dach, powiedzieli, tak jest, panie kapitanie, i to wszystko działało. Ja teraz przesadzam, u mnie sytuacji takiej nie było hierarchicznej, ale przez to, że ja byłem zaangażowany, to wszystko się świetnie kręciło. Ale z
analizy tej, której dokonałem w tej książce, wynika, że po moim odejściu istniała bardzo duża szansa, że to w przeciągu roku, dwóch, trzech po prostu może nie zadziałać. I dlatego też stwierdziłem, że nie chcę tego ryzyka przejąć, gdyż pokazuję przykłady, wiele przykładów, gdzie to nie zadziałało, że to się skończyło po prostu klęską, że firma Semco, którą uważamy za doskonały przykład, o tym zapomniał niestety Ricardo Semler opowiedzieć światu, że ta firma za jego czasów zatrudniała 5 tysięcy ludzi. Wiecie Państwo, ile zarabia ona dzisiaj zatrudnia? Właściwie nie dzisiaj, ale przed pandemią jeszcze. 50 osób tylko. Po prostu po odejściu szefa to wszystko pomału zaczęło zamierać. To jest jeden z punktów. Inna historia, ale do tego potrzebowałoby więcej czasu, więc tylko o niej wspomnę, że za późno wprowadziłem tak zwaną zasadę dyferencji według Johna Rawlsa z teorii sprawiedliwości. Chodzi o zarobki. Według teorii Johna Rawlsa oznacza to, że pewien nierówny podział dóbr można uznać za sprawiedliwy, jeśli przynosi on korzyści także najsłabszemu ogniwu w hierarchii społecznej. Innymi słowy, to, że niektórzy zarabiają więcej, nie jest niczym złym i to może zaakceptować także samo i woźny, że ja jako szef zarabiam 10 razy więcej aniżeli on, jeżeli on de facto zaakceptuje to, że dzięki mnie on ma pewną pracę na lata. Problemem było, że w naszej firmie stworzyliśmy podział, który był zbytnio ustawiony na utylitaryzm. Utylitaryzm, ale ten pierwszy, który Stuart Mill zmienił na to, że maksymalizacja korzyści dla całej grupy jest istotna. To znaczy, żeby jak najwięcej osób w firmie było zadowolonych. Ale należy to widzieć w kontekście długoplanowym. Ja zrobiłem ten błąd, że doprowadziliśmy do tego, że średnie i najniższe zarobki poszły do góry, ale ci, którzy zarabiali najwięcej i którzy de facto byli motorem tej firmy, musieli po prostu to w jakiś sposób zaakceptować w nadziei, że to się kiedyś zmieni, ale jak dzisiaj to widzę, oni byli zawiedzeni i oni, na nich powinienem postawić i przekonać innych do tego, ażebyśmy uznali to tak, że jeżeli oni zarabiają dobrze albo bardzo dobrze, dzięki temu jest pewne, że firma będzie dalej szła do przodu. I to właściwie byłoby z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że to było trochę chaotyczne, ale przepraszam bardzo, technika nas zawiodła, przygotuję się następnym razem lepiej. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję. Nic nie było chaotyczne. Myślę, że dla wszystkich nas była to prezentacja bardzo uporządkowana. Także myślę, że teraz ja mam kilka pytań, ale to sobie pozwolę zadać je na samym końcu, jak nam czasu wystarczy. Natomiast teraz zerknę na czat i przeniosę pytania naszych słuchaczy. Sekundę, gdzie ja to teraz znajdę, bo ja tutaj... Panie Andrzeju, pan spokojnie, ja będę wszystko czytać. To będzie najlepiej chyba. Pani Maria Grunwald pyta, co było w takim razie kluczowym elementem, że był pan w stanie zaufać swoim pracownikom? Co było kluczowym elementem? Kluczowym elementem było to, że sam stwierdziłem, dlatego opowiedziałem tą wkrótce moją historię, żeby było w jakimś sensie jasne, skąd się w ogóle u mnie wzięło to, ta zmiana podejścia do zarządzania. Postawiłem sobie za cel dobre życie. Jak mówiłem, stwierdziłem, że zarabiam wystarczająco dobrze, nie muszę zarabiać dwa razy tyle, ale za to chcę iść o godzinie 16 do domu, mieć czas dla rodziny, dla siebie i tak dalej. I to było, co nazwałem zupełnie uczciwie w mojej książce, szef, który ma czas, nie to się nie nazywa szef, który zmienia świat na lepszy, tylko szef, który po prostu egoistycznie chciał mieć czas, koniec, kropka. Ale to tak się po prostu nie udało, bo tego nie można zarządzić, tego nie można wprowadzić. I dlatego też dłuższy czas myślałem nad tym, co ja mam zrobić, żeby to zadziałało. Czyli
zamiast jak wcześniej, w Niemczech to trochę inaczej wygląda, jeszcze gorzej jest w Austrii, ta tytułomania, do mnie nikt inaczej nie mówił jak panie doktorze i tak dalej. I to stwierdziłem teraz dość, ja jestem Andrzej, ty jesteś Kazik, ty jesteś Helmut i tak dalej, i tak dalej. I tą metodą pomału musiałem ludzi przyzwyczaić, przede wszystkim do tego, żeby oni mi zaufali. Nie wiem, czy wiecie, ale ja już się spotkałem w Polsce, to znaczy mieliśmy takie zapytania, pracowałem tutaj z dużymi firmami zajmującymi się, jak to się nazywa, no te wdrożenia różnych systemów organizacyjnych. Ludzie mają takie pomysły, że ja też chcę turkusowo, to jest fajnie. No i się okazało, że rozmawialiśmy z takim kandydatem, nazwijmy go tak, no i on po prostu mówi, zróbcie, żeby było turkusowo. Bo jemu to pasowało, nie wiem dlaczego, ale chciałby mieć taki image, nazwijmy to w ten sposób. Ale jego pracownicy, jak spotkaliśmy się z zarządem, z jego bezpośrednio pod nią, to oni po prostu z głupim uśmieszkiem mówili, staremu odbiło, jutro będzie miał inny pomysł. I dlatego ja się starałem przede wszystkim dojść do tego, żeby moi ludzie mi uwierzyli, że to nie jest zabawa, że za tydzień będę miał inny pomysł i najpierw oni musieli zaufać mi, że ja biorę to poważnie. I później z każdym krokiem okazywało się, że to zaufanie rosło, że oni do mnie przychodzili, ja miałem dla nich czas, czego wcześniej nigdy nie było. Pamiętajcie Państwo, że ja rozpocząłem moją karierę, w cudzysłowie mówię teraz, jako menadżer w Rosji. Twarde zasady gry były. Przede wszystkim dlatego, nie dlatego, że Rosjanie są głupi, tylko po prostu dlatego, że oni wyszli z czystego komunizmu. Ja byłem szefem BMW, były proste zasady, jasne, trzeba było ich nauczyć wszystkiego, jak zadzwonić do klienta, powiedzieć dzień dobry, podziękuj za to, że przysłał ci zapytanie i tak dalej. A dlaczego? Oni najchętniej by odpowiadali w swoich tam odpowiedziach, mailach, że jesteśmy gotowi wam sprzedać samochód. Ja mówię, podziękuj, że on chciał w ogóle ciebie kupić ten samochód, bo kiedyś kupić w Rosji samochód, to trzeba było dać łapówkę. A tutaj raptem on ma dziękować klientowi, to mu się w głowie nie mieściło. I tam była potrzebna hierarchia. Jednoznacznie, twardo wytłumaczyć każdemu jemu zadanie. Z czasem to się na pewno i tam zmieniło. Ja obecnie tego rynku już nie znam, ale w mojej firmie z przyzwyczajenia też to szło w ten sposób, że ja wiedziałem wszystko, tak mi się przynajmniej wydawało, a oni nic. No i później z czasem okazało się, że oni praktycznie przychodząc do mnie z jakimś tam pytaniem, oni sami znali dokładnie odpowiedź, no ale wypada szefa zapytać, w końcu po to jest szefem. No i tak z czasem to się rozchodziło, że ludzie robili błędy, owszem, tylko to było jasne, że nikt celowo tych błędów nie robił po pierwsze. Po drugie, takich błędów, jeżeli ktoś robi raz, po prostu... Ja zawsze twierdziłem, że w mojej firmie nikt tyle błędów nie zrobił, co ja, z prostej przyczyny, że ja mogłem. Nie to, że byłem najgłupszy, ale ja mogłem eksperymentować. A oni, jeżeli zrobili błąd, się o tym rozmawiało, jeżeli by zrobił to drugi czy trzeci raz, to by po prostu zmieniłoby się mu zakres zadań. To byłoby wszystko, przez co by się tym zajmować. To dużo by o tym opowiadać, takie przykłady oczywiście mieliśmy, ale sens jest taki, że wracając do samego pytania, dlaczego zaufałem, było tak pytanie? Nie wiem, po prostu. Czy był pan w takim razie kluczowym elementem, że był pan w stanie zaufać swoim pracownikom? Oddać, myślę, że to też może kluczowy być zwykła, odpowiedzialność. Czysta, kupiecka logika. To znaczy na zasadzie takiej, jak to zrobić, żeby ludziom zachciało się chcieć. Nie mogę tego przykazać, spróbujmy porozmawiać jak ludzie. To znaczy, wy się na tym znacie, magazynier przychodzi do mnie, szef, jak poustawiać, no, przywieźli nowe regały, jak je poustawiać? No wiecie, ty głupie, skąd ja mam wiedzieć? Przecież tam codziennie jeździsz, zrób to tak, żeby to tobie było wygodnie. A później się ktoś będzie czepiał. Nikt się nie będzie czepiał, jak to będzie ci stało, że tak powiem, w drodze, to przesuniesz. No i na tej zasadzie to szło, bo to była jedyna metoda, żeby osiągnąć ten cel, który ja chciałem. Ja naprawdę nie miałem żadnych
pomysłów, ja nie wiedziałem, że jest w jakimś turkusie czy coś takiego. Zresztą Lalu znacznie później tą książkę wydał, jeżeli ja to wprowadziłem. Mówię, zwykłe podejście, jak zrobić, żeby inni chcieli pracować. Obdarzyć ich zaufaniem, szacunkiem, pokazać, że nie jestem od nich lepszy, że ja potrzebuję w jakimś sensie ich pomocy, bo oni też o tym wiedzieli, że ja byłem po burnout, czyli wypaleniu zawodowym. Po tym wszystkim bałaganie, chyba nie, co tam się u mnie zdarzyło, jak mówię, zawsze to jakby powiedzieć, porównuję z tym Syzyfem, który ten kamień niesie, pcha na górę, pcha, kamień mu spada, to on znowu idzie do góry i się mówi, że jego największym przekleństwem byłoby, gdyby ten facet na koniec ten kamień dopnął na wierzchołek. On nie miałby co robić. I dokładnie ja miałem ten problem. Jak mi się firma zawaliła, to ja tak długo pracowałem, dopóki nie postawiłem jej na nogi. Jak ona już stała, to stwierdziłem, że to wszystko nie ma sensu. Że to wszystko, ja już tam byłem, ja już byłem wielki, ja już pieniądze miałem, jeszcze raz to samo nudne. I tu się zaczęło właśnie wewnętrzny proces jakiegoś przetwarzania tego, co jest mi ważne. No i weszło mi na to, że ważny mi jest czas, no to jest chyba może skomplikowana, ale odpowiedź na to pytanie. Okej. Okay. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz kolejne pytanie. Pan Piotr Pilecki. Czy pana zdaniem lepszym kierunkiem jest próba przekonywania i zapraszania dotychczasowego składu zespołu, że ten kierunek ma sens mimo oporu, czy lepiej zmieniać zespół na ludzi, którzy mają podobny system wartości od początku? Bardzo, bardzo mądre pytanie i na to pytanie odpowiedź jest w książce, ale ona też jest niejednoznaczna. To znaczy, są firmy, które w jednoznaczny sposób opierają się na tym, że poprzez selekcję pracowników, dobór ludzi do tego pasujących najlepiej na tym wychodzi. Tylko tyle, że to jest bardzo, bardzo kosztowna zabawa. Nikt tak naprawdę nie wie, co skrywa się w głowach tych ludzi. Na ten temat drugi wykład można byłoby zrobić, że właściwie każdy jest za, bo każdy sobie myśli po swojemu, nawet jeżeli jest w głębi serca czerwony, nie turkusowy, że tak jest fajna sprawa, taki chaos, takie zamieszanie, wszyscy są odpowiedzialni, to ja na tym coś pokombinuję tak, żebym ja na tym wyszedł na swoje. Tylko trzeba z tymi ludźmi rozmawiać przede wszystkim bardzo, bardzo otwarcie. I pokazać, że tu nie ma sensu, bo się nic nie wykombinuje, że w przyzwoitej firmie, która chce działać na zasadach takiej samozarządzania, kariery niewielkiej nie zrobisz. Po prostu ludzie są w miarę równi. Podkreślam w miarę, gdyż każdy ma inne zadania. Wiadomo, magazynier ma jedno robić, ale szef księgowości nie zrobi nigdy tego, co magazynier robi. Także ważni są wszyscy. To, co ja robiłem, to była rozmowa o tym, że ludzie zapomnijcie, że ktoś z was jest najważniejszy. Ten, który przynosi zamówienia, zrobiłbyś nie wiem co w życiu, jeżeli nie poprosisz magazynierów, to na czas nie dojdzie do klienta i już na samego zamówienia nie dostaniesz. Musimy grać jako zespół. I teraz wracając do tego pytania. W każdym przypadku, to takie pytanie miałem kiedyś, kiedy jeszcze się zajmowałem coachingiem, właśnie co robić w konkretnym takim przykładzie, że mam opory i tak dalej. Teraz jest kwestia tego oporu. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu, jeżeli szef znajdzie czas na rozmowy z ludźmi, zrozumie, na czym polega ten opór. Opór zwykle polega na tym, ja to miałem to samo u mnie, że miałem człowieka, którego chciałem od 4 lat wyrzucić. Ostatnie 4 lata się zajmowałem, wyrzucić czy nie wyrzucić. Już jak to się mówi, pieniążka rzucałem w zależności od tego, co wyjdzie. Po prostu to był doskonały pracownik, ale jakby to ładnie ująć, no po prostu miał taki niedobry charakter, nazwijmy to tak. Widział wszystko, co robią wszyscy źle, a nie to, co on robi. I teraz jest kwestia, że z tym człowiekiem trzeba rozmawiać, jak to zrobić, żeby jego zaangażować, bo jeżeli powiemy człowiekowi, który jest ambitny, który przyszedł do tej firmy, żeby robić karierę i my mówimy od jutra robimy kołchoz, kochany, wszyscy zarabiają po 5000 zł i tak planujemy, możliwe, że za 2 lata będzie 6, jak dobrze pójdzie, to on po prostu zrezygnuje. Więc trzeba o tym rozmawiać. To, co ja jako przy końcu tak już chybcikiem powiedziałem, że mój problem był taki, że ja mniej więcej w ten sposób próbowałem to robić. Oczywiście mieliśmy historycznie usytuowane różne poziomy zarobków. Jeden zarabiał, powiedzmy,
jako przykład, żeby dać magazynie, że tam 1,5 czy tam 2 tysiące euro, najlepsi pracujący zarabiali 8 tysięcy euro czy tam 10 tysięcy euro. I teraz jest pytanie, czy to było sprawiedliwe? Nie, ale później była kwestia, że ci, którzy zarabiali te 10, on mówi, że jemu się należy 20, czy powinno, gdyż on przyniósł nowe zamówienia, bez niego ta firma by się zawaliła i tak dalej. I mój błąd był taki, że ja starałem się tutaj zbytnio bronić grupy, aniżeli poważnie podejść do jego myśli, do jego przemyśleń. One nie były głupie. Tak działa ten świat niestety. Większość firm działa w ten sposób i jeżeli my teraz chcemy w naszych małych sektach zmienić to, to możemy się spotkać zwykle z oporem. Trzeba z tymi ludźmi o to mówić i rozmawiać z grupą. Dlaczego? Otwarta rozmowa. Dlaczego on nie powinien zarabiać więcej? Jeżeli on rzeczywiście jest tego warty. Jak nie jest tego warty i wszyscy powiedzą koledzy, że to jest dureń, on tylko się... No to dobra, to w takim razie z niego rezygnujemy i wy przejmujecie tę jego robotę i dacie te same wyniki, tą samą efektywność. Tu jednoznacznej odpowiedzi na pewno nie ma, gdyż to są firmy, które konkretnie już są zakorzenione, zakotwiczone. Jeżeli budujemy od nowa, oczywiście najlepiej jest dobór naturalny, gdzie ludzie przychodzą po to, ażeby wspólnie pracować i mieć frajdę. Ale zwykle to jest mieszanina przypadkowo zebranych tam ludzi. Często dlaczego tam pracujesz, albo tutaj zaraz niedaleko mieszkam. I to jest jedyny argument. On ma wnosi tą firmę, ważne jest, żeby płacili i to, jak będziemy opowiadali o turkusie, to mnie bardzo albo pomyślę, że też szefowi odbiło, albo nie wiem, co on sobie w tej głowie pomyśli i dlatego zmienić na ludzi, którzy mają podobny system. Jeżeli potrafisz, to zmieniaj, Piotrze. A jeżeli nie, no to ja bym powiedział przede wszystkim, pamiętaj, że twoja idea, którą masz w głowie, ona jest w twojej głowie, ona jest na pewno słuszna i mądra, ale pójdź w kierunku, który opowiadałem Karla Popera. Staraj się negować jej, szukać, gdzie są błędy i atakować ją z różnych stron i wtedy znajdziesz cholera, to rzeczywiście coś nie działa. Dlaczego? Jak to mogę zreperować? Bo jeżeli się podejdziesz do tego jak do religii, że tak jest, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym, daleko nie zajdziesz. Będą inni, którzy czytali inne pismo. I tutaj oni wszyscy mają swoją rację. Nie wiem, czy pomogłoby. Myślę, że odpowiedź jest wyczerpująca. Panie Andrzeju, mamy jeszcze kilka pytań, natomiast zostało nam 13 minut. Będę takim strażnikiem czasu teraz. Okay, bardzo tak, proszę. Właśnie, myślę, że tutaj pytanie pani Marii. Ja bym powiedział, że to jest dokładnie ta sama odpowiedź, to znaczy z tymi ludźmi rozmawiać i przede wszystkim słuchać je. Jak ktoś mądry powiedział, że dano człowiekowi dwoje uszu, a jedną buzię, tylko żeby dwa razy więcej słuchał, aniżeli mówił. I także samo tutaj, ci menadżerowie, niech oni się wypowiedzą. Jak oni udowodnią, że macie tylko bandytów tam na dole i że bez pałki do nich nie podchodź, to nie baw się w turkus. Może oni mają rację, może to po prostu... Pani Mario, może to z panią jest coś nie tak, a nie z tymi menadżerami. Przepraszam za tą bezpośredniość, ale ja to samo przeżyłem na swojej skórze. I ja nieraz miałem to, po prostu się kłóciłem, później mówię, dobra, idziemy razem na piwo. Miałem czas, żona była w Warszawie, ja mówię, jechałem tam sobie na tydzień, to wieczory spędzałem w knajpie, ale nie po to, żeby się napić, tylko żeby z ludźmi rozmawiać. I oni mieli przy tym frajdę i ja się nasłuchałem i to były bardzo ciekawe rozmowy, gdzie oni mi wytykali, że słuchaj, chyba ci odbiło, czy ty nie widzisz, że ten nas, znaleźli się człowiek, który nas okradał, który sobie w naszym, zrobił shop in shop, czyli w naszym shopie internetowym zrobił sobie swój shop i na tym świetnie zarabiał. Koledzy go złapali, gdybym ja ich pilnował, ja tego nie znalazł, oni sami go znaleźli, tak? I także tutaj to, co zawsze podkreślam, mi to pomogło przynajmniej, rozmawiać i słuchać ludzi, dlaczego oni tak twierdzą. Bo my, nikt z nas, to są tylko nasze teorie i jeżeli nie znajdziemy ludzi, którzy razem z nami wierzą, to jest dokładnie, co i my mamy. Że później będzie strach wyjechać na urlop dłużej jak na miesiąc, bo ten bałagan się nam rozwali. Bo dopóki my to jesteśmy i głaszczemy wszystkich po głowach, ja to miałem na co dzień, że wracałem po miesiącu i wszyscy mówili, szef, zamykamy chyba tą firmę z tymi idiotami, nie da się pracować. Dlaczego?
ten nie był w pracy, tamten przynosi jakieś lewe zwolnienia, a to to. A później się okazało, po 3 dniach indywidualnych rozmów, się okazało, że jeden to tak widział, wcale nie była prawda. Później się brało tych ludzi, siadało obok siebie, rozmawiało, jeden drugiego wyzwał, nie wiadomo o co, atmosfera między zespołami się zupełnie zepsuła. Ale ja byłem tym, który miał zadanie już nie zarządzać, tylko dbać o ten klimat, o zachowanie tych warunków, o których mówiłem, żeby tym ludziom chciało się ze sobą pracować. I to jest zadanie szefa. Jeżeli mamy większość, tak jak ci menadżerowie, których pani Maria tu wspomina, to wówczas istnieje szansa, że na siłę staramy się coś zbudować na niepewnych fundamentach. Pytanie, czy to ma sens? Można być człowiekiem, można zarządzać po ludzku, ale nie trzeba z tego, ja nigdy nie nazywałem siebie jakiś turkusowy, nigdzie na mojej stronie internetowej nie było, że my pracujemy inaczej. Dla mnie to było normalne. Firma jak każda jedna. Jeżeli pani Maja chce zbudować coś, co ma naprawdę działać, musi się otoczyć podobnymi ludźmi. Jeżeli nie, po prostu można być, pracować z tymi ludźmi, oni też wykażą nam szacunek, bo to każdy zauważy. Jeżeli szef jest porządny, każdy pracownik to zauważy. I do tego nie trzeba sobie przyczepiać karteczki, jestem turkusowy, czy tam jakieś inne. Okej. I jeszcze kolejne pytanie pani Marii. Jaki jest złoty środek na przekonanie właścicieli polskich rodzinnych firm do wprowadzenia takiego zarządzania? Pierwsze pytanie bym zadał, dlaczego ich trzeba przekonywać. Jeżeli im się to nie podoba, to oni to są wolni ludzie. Ja nie jedną, jak to się mówi, noc i wieczór spędziłem na tym, że mi wytykano, że jestem pomylony. Ja mówiłem zawsze w prosty sposób, słuchaj, to są moje bilanse. Tu piszę czarno na białym. Nasze wyniki z roku na rok idą do góry. Ja praktycznie nie pracuję, ja nie mam odpowiedzialności, to działa. A ty mówisz, że to jest głupie. To działa. Okej, okay, ale oni mogą mieć, to jest to w książce o tym rozpisuję właśnie, piszę dużo więcej na temat tego podejścia naukowego. To znaczy większość ludzi ma jakieś uprzedzenia, ma jakieś przekonania, ale bardzo dobrze, że tutaj pani Maria o tym wspomniała, właścicieli polskich firm rodzinnych, gdyż moim zdaniem osobiście bardzo trudno jest wprowadzenie tego, co nazywamy, ja to nazywam samozarządzaniem, to nie jest spółdzielnia, to jest się dużo różni od spółdzielni, szef jest w dalszym ciągu właścicielem, szef w dalszym ciągu zarabia duże pieniądze. Dla przykładu bohater jednego moich, że tak powiem, rozdziałów, Ralph Steyer, jest jednym z największych przemysłowców Stanów Zjednoczonych. Jego majątek chyba sprzed 5 lat to jest 1,3 miliarda euro. Także to nie jest spółdzielnia, a jego ludzie pracują za normalne, w cudzysłowie mówiąc, pieniądze. Ale ten człowiek może sobie na to pozwolić i tylko właściciele firm rodzinnych mogą pozwolić sobie na pewien eksperyment. Bądźmy szczerzy, jeżeli jestem na przykład menadżerem w firmie Siemens, żeby jakąś firmę nazwać, nie wiem, niech to będzie Siemens, niech to będzie, tutaj mamy dużego, Lotos, o, jeszcze lepszy przykład. I teraz jak pani będzie, pani Aneto, szefową Lotosu, czy Orlenu, to radzę wprowadzić tam samozarządzanie. To bardzo szybko dostanie pani list od kogoś, kto się nazywa właściciel. Siemens ma też właścicieli, to jest zebranie udziałowców. I ci udziałowcy powiedzą, że słuchaj, te eksperymenty to co możesz robić gdzie indziej. My ciebie rozliczamy. Jeżeli ten eksperyment przez 4 lata zadziała, to jest super. A jak nie, to po prostu my cię wyrzucimy z tej firmy, bo ty masz zarabiać pieniądze. I dlatego też tylko właściciele firm rodzinnych są de facto w stanie pozwolić na ten eksperyment. Bo ja, jak powiedziałem, mi się wydawało, że ja wystarczająco zarobiłem już, że jest mi dobrze. Wtedy w tej pierwszej książce napisałem, że postawiłem sobie granicę 30%. Jeżeli spadną zyski i obrot o 30%, to wtedy kończę ten eksperyment, zabieram się do roboty. Się okazało, że to poszło 30% do góry, ponad 30% zyski poszły. Wszystko pięknie, ale ja byłbym w stanie, gdyby to szło tak dalej, że kiedyś to się zrobi. I większość przypadków, które opisuję, pokazują, że tylko w takich firmach, gdzie istnieje właściciel, który jest decydujący, który się nie obawia
tego właśnie właściciela, prawdziwego właściciela kapitału. Bo on jest tylko tam tylko zarządzającym, ale tutaj właściciel kapitału, którym on zarządza, musi wydać zgodę na ten, nazwijmy to w cudzysłowie, znowu eksperyment. I przekonać tych polskich rodzinnych firm, ja bym powiedział, można tylko w ten jedyny sposób, że według tych zasad, które przedstawiłem, w sposób naukowy jest jasne, że ludzie traktowani przyzwoicie, z szacunkiem, wykazują znaczne wyższe zaangażowanie. Zaufanie. Zawsze podkreślam, zaufanie jest cnotą, a cnota jest skierowana zasadą środka. To znaczy, jeżeli masz za mało zaufania, to jesteś nieufny. A jak masz za dużo, to jesteś po prostu durniem, który jakimiś mrzonkami wychodzi z założenia, no spróbujmy otworzyć kasę i na tydzień wyjedźmy i zobaczymy, ile tam zostanie. To nie jest już cnota menadżerska, jeżeli człowiek do tego tak podchodzi. To jest po prostu już lekka przesada. I także samo tutaj, rozmawiając z tymi właścicielami polskich firm rodzinnych, powiedziałbym, że to jest metoda, która działa, ale to zarządzanie może mieć różne poziomy. Jednym z nich będzie właśnie to, że obdarujemy ludziom tych zaufaniem. Dajemy im szansę wykazać się własną inicjatywą. Nie trzeba rozwalać hierarchii. Pobawmy się rok na tej zasadzie, że będziemy do siebie dobrzy, mili i będziemy, jak ludzie coś mają, to ich wysłuchamy, nie będziemy wyrzucali za pierwszy lepszy błąd. Ja często się spotykam, miałem polskich dostawców, jeżeli coś przyszło nie tak z dostawą, to mi tam dziewczyna płakała przez telefon, panie Andrzej, niech pan tylko nie mówi szefowi, że tam zabrakło czegoś tam, bo mi to odciągną z pensji. No wybacz, w takiej firmie to ja bym nie chciał pracować, gdzie mi odciągną z pensji, dlatego że coś tam nie tak dojechało. U nas ludzie robili błędy, to były błędy, które kosztowały pieniądze, ale to jest przedsiębiorstwo. Ja raz zarabiam więcej, czasem coś tracę. I tutaj, jak mówię, bardzo istotne jest, że tu nie trzeba narzucać żadnego schematu takiego zarządzania. Nie wiem, co tutaj właśnie pod tym takim zarządzaniem rozumiemy. Po prostu zacznijmy od tego, że ono będzie bardziej ludzkie. Że wprowadzimy elementy, które mówiłem, naukowego podejścia. Podejścia związanego z humanizmem. Po prostu szanować ludzi, podejmować decyzje, w których inni też uczestniczą, wysłuchać ich. Jeżeli decydujemy się na nowy produkt, nie powiedzieć, że to będzie fajne, robimy, nie wiem, co tam się tam dzisiaj robi, maseczki F2, bo teraz dobrze idą. A może posłuchamy kogoś i powiedzą, słuchaj, stary, pandemia już przechodzi, może to jest głupi biznes. Na zasadzie słuchaj ludzi, oni też coś wiedzą. I z takim szefem inaczej się rozmawia, bo traktuje ich poważnie. I te pomału zaczynać od czegoś, odczekać rok, popatrzeć, co będzie dalej. Gdzie jest powiedziane, że wszyscy muszą być turkusowi? Ja uważam, że ludzie powinni być tylko przyzwoici. To już jest dużo. Okej. Okay. Tutaj bardziej komentarz w takich pana Andrzeja Łożyńskiego. W takich firmach często jest właściciel, którego świadomość musiałaby się zmienić i trzeba by znaleźć dla niego motywację, na przykład czas dla siebie. Władza jednak jest dla niektórych jest tak ważna, że nie wypuszczają jej z rąk. To jako bardziej komentarz, prawda? Rozumiem, ale tutaj ja uważam, że jeżeli mówimy o właścicielach, nie sądzę, że, tak mi się przynajmniej wydaje, że dla nich jest nie tyle władza istotna, co jak to się nazywa? Security. Osobista odpowiedzialność? Aha, bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo firmy. To znaczy, czy ci inni ludzie będą w stanie przejąć na tyle odpowiedzialność, żebym ja, właściciel, mógł spać spokojnie. Bo jeżeli widzę, że daję Kazikowi idź wykop rów, to Kazik kopie rów, ale nie zapytał jak ani głęboki, ani coś. Po prostu on to robi bez odpowiedzialności. Jeżeli ten facet mówi szef, metr w górę, metr w to, taki długi, widać, że on jest w stanie przejąć odpowiedzialność za to, co robi. Nawet w tym zakresie kopania rowu, to już od razu po jego postawie widzimy, że jemu można dać zadanie. A jeżeli Kazik ruszył i nawet nie wie, gdzie ten rów ma być, to jest
po prostu człowiek, który się nie nadaje przejmować odpowiedzialności. I tutaj zgadzam się, że wielu z nich musi, tych właścicieli musi zmienić tę świadomość. Teraz jest pytanie, co to znaczy musi, a jak nie chce, to my jego nie zmusimy. To jest jego własna decyzja. Mi się te klepki pomieszały któregoś dnia, jak stwierdziłem, że jakoś to życie jest nie tak. Pracowałem ciężko, się okazuje, że przez głupi przypadek, bo Jelcyn się napił, odpuścił tego rubla, ja straciłem na tym parę milionów, to w przeciągu 2-3 dni. Czyli stwierdziłem, ile byś nie pracował, zawsze może coś się zdarzyć. Zapytajcie właściciela w restauracji, znam przypadkowo takiego, który ma chyba z 20 czy 30 restauracji, i on mówi mi prawie ze łzami w oczach, tyle na to pracowałem, to w ogóle nie ma sensu. I taki człowiek ma dużo większą szansę zmienić świadomość, bo on powie, no to właściwie, jak to się ładnie mówi, chłop strzela, Pan Bóg kulę nosi, że nie na wszystko mamy wpływ i ograniczymy się do tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Jeżeli dla takiego właściciela jest ważne być największą firmą, nie wiem, handlującą zbożem, no to on ma w nosie wszystkie turkusy, on ma jeden cel i jedyne, jak z nim można mówić, to jego językiem. Stary, jeżeli ludzi będziesz traktował z szacunkiem, jeżeli się z nimi podzielisz, dasz im każdemu po 0,1%, to zobaczysz, że to zadziała. To trzeba oczywiście porozmawiać, wyliczyć, jak on zobaczy, że mu się to opłaca. Dlatego pod tytuł mojej poprzedniej książki był Szef, który myśli, i pod tytuł był Bo warto i się opłaca. Niektórzy myślą w tych kategoriach i to nie jest nic złego. On też może być przyzwoitym szefem, jak podałem tam przykłady w książce, ale on mówi, że on chce pracować, zarabiać pieniądze, im więcej, tym lepiej, jeszcze mieć tutaj frajdę. I to jest doskonałe. Czego więcej chcieć? Jeżeli wszyscy to zaakceptowali, przede wszystkim jemu uwierzyli. A jak ja będę mówił, ja chcę zmienić świat na kolorowy, to powiedzą, na pewno mu odbiło, ja się boję, szukam lepiej innej pracy, bo dalej z nim nic nie jest pewne. Po prostu ludzie są, jacy są, i fakt, muszą zmienić świadomość. Jak to zrobić? Trzeba z nimi pogadać. Panie Andrzeju, czas w zasadzie nam dobiegł końca, ale pozwolę sobie jeszcze na jedno pytanie. Pana Rafała Łożyńskiego. Czy pana firma po 2 latach od sprzedaży jest nadal turkusowa, czy tylko w części? Co było największym wyzwaniem dla nowych właścicieli? Czy ona jest turkusowa? Po pierwsze, powiem uczciwie, że aż tak głęboko w to nie zaglądam. Mianowicie nie chcę wtrącać się w rzeczy, które nie są moje. To znaczy, obaj ci młodzi ludzie, jeden przyszedł z dużej firmy światowej Mars, drugi przyszedł chyba z kosmetyki Colgate czy coś takiego. W każdym bądź razie menadżerowie światowej klasy, każdy słyszał o nowych stylach zarządzania, humanistyczny styl zarządzania, mówię to turkus, to polski wynalazek jest, ale to było im znane, to im się bardzo podobało. To ich zafascynowało też, że oni jeszcze w tym czasie, jak zdecydowali się na kupno firmy, jeszcze pracowali w swoich firmach, musieli mieć okres przejściowy i to dla nich było wspaniałe, że oni mogą przyjechać do firmy w ciągu miesiąca, tydzień, dwa, a później dopiero teraz już przeszli konkretnie. Jak oni to teraz robią, na pewno nie w ten sposób do końca, co ja. To jest pewne. I to jest w jakimś sensie też przyczynek do tego, dlaczego tę książkę napisałem, bo zastanawiałem się, czy nie zdradziłem moich ludzi, sprzedając ich, w cudzysłowie mówiąc, razem z tą firmą, może w złe ręce. Ale co jest istotne, z firmy ani jedna osoba nie odeszła. To jest bardzo ważny znak, że to wszystko działa. To są ludzie młodzi, bardzo im się to spodobało. Jeden z nich, to on w szwajcarskiej firmie pracował, trochę był zdziwiony, że wszyscy mu będą też na tym mówili, bo on też ma tytuł doktorski, a w tamtych krajach jest to przyjęte, że szczególnie w dużych koncernach, że niby to jest tak prawie jak arystokratyczny tytuł, się niektórzy do tego bardzo przyzwyczajają, ale przejęli te zasady. Wiem, że
Jeden z nich jest bardzo otwarty, drugi jest raczej takim człowiekiem, który jest odpowiedzialny za księgowość i żeby te wszystkie papierki się zgadzały. Firma bardzo dobrze przeszła przez okres pandemiczny, czyli to oznacza, że są w stanie dobrze to robić. I mówię, nikt nie odszedł z tej firmy, co oznacza, że to działa. Ale jak to jest dokładnie? Po pierwsze, nie wszystko wiem, a po drugie, nawet jakbym wiedział, to nie chciałbym o to opowiadać, bo nie wypada. Okej. Panie Andrzeju, bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tutaj na czacie też pojawiają się właśnie słowa podziękowania ze strony naszych uczestników. Niestety czas się wypełnił, mamy niedosyt, ale to chyba dobrze, prawda? Wychodzimy z niedosytem. Strasznie się cieszę. Ostatnim razem, jak miałem kiedyś, to mi kolega powiedział, że opowiedziałeś całą książkę, nikt ci jej nie kupi, dlatego teraz tak tylko połowę opowiedziałem. To super. Super. Zatem bardzo serdecznie dziękujemy i panu Andrzejowi i wszystkim osobom, które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu i zapraszamy na kolejne. Panie Aneto, serdecznie dziękuję i także dziękuję wszystkim obecnym. Najlepszego.